żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, przez którą byli nazywani bandą reakcyjnego podziemia. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określano mianem wroga ludu. Mobilizacja i walka żołnierzy wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym. Żołnierzy wyklętych dotknęła ogromna skala prześladowań. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup szacuje się na około 180 tysięcy osób. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało na terenie całej Polski, również na Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Jednym z działaczy antykomunistycznego podziemia był major Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszka. Urodził się on 12 marca 1910 roku w Stryi. Przygoda Zygmunta z wojskiem rozpoczęła się w 1931 roku. Po ukończeniu gimnazjum w Stryjcu, jako ochotnik wstąpił do szkoły podchorążych piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, a rok później zakwalifikował się do szkoły podchorążych kawalerii w Grudziądzu. Podczas dwuletniego pobytu nie dał się poznać jako wybitny teoretyk wojskowy, ale zyskał renomę znakomitego dowódcy liniowego. 5 sierpnia 1934 roku Szendzielarz ukończył szkołę w Grudziądzu i trafił do 4 pułku ułanów zamieńskich w Wilnie w stopniu podporucznika. Podczas kampanii polskiej w 1939 roku porucznik Szendzielarz dowodził 2 szwadronem 4 pułku ułanów, który wchodzi w skład Wileńskiej Brygady Kawalerii. 27 września dostał się do niewoli, prawdopodobnie niemieckiej, z której zbiegł. Do konspiracji Szendzielarz wstąpił w 1940 roku. Znalazł się w strukturach tzw. kół pułkowych i przyjął pseudonim Łupaszko. W 1943 roku Łupaszko na stałe zaangażował się w pracę konspiracyjną. Komenda Wileńskiego Okręgu AK mianowała go dowódcą 1 oddziału partyzanckiego operującego na Wileńszczyźnie, oddziału podporucznika Antoniego Burzyńskiego Kmicica. 25 stycznia 1944 brygada dowodzona przez Łupaszkę brała udział w spotkaniu z przedstawicielem strony niemieckiej, z dowódcą Wileńskiego Okręgu AK podpułkownikiem Wilkiem, na której rozmawiano o zaprzestaniu przez Polaków działalności antyniemieckiej. Rozmowy zakończyły się niepowodzeniem, jednakże stały się przyczyną bezpodstawnych oskarżeń, m.in. pułkownika Wilka i Szendzielarza o współpracę z okupantem. Na przełomie stycznia i lutego 1944 roku w okolicach miejscowości Radziusze rozegrały się wydarzenia, które pokazały siłę brygady, talent dowódczy Łupaszki. 30 stycznia nastąpiła koncentracja całego oddziału, o czym jednak dowiedzieli się Niemcy i zaatakowali brygadę znacznie przeważającymi siłami. Dwudniowe walki przyniosły spektakularne zwycięstwo 5. Wileńskiej Brygady AK, lecz jej osłabienie postanowili wykorzystać Sowieci. Aby zlikwidować oddział, ściągnęli około 1500 partyzantów. Atak nastąpił 2 lutego pod wsią Radziusze, dokąd wycofała się brygada. Wyszła z opresji właściwie bez większych strat, za to duże straty zadała Sowietom, od 100 do 200 partyzantów. Sowieci złamali umowę o nieatakowaniu oddziałów AK. Tymczasem sukcesy brygady w kolejnych miesiącach spowodowały liczny napływ ochotników. Święta wielkanocne, które w 1944 roku przypadały na 9 kwietnia, Łupaszko został schwytany przez Niemców. Sprawa ta jest tym bardziej tajemnicza, że szybko wyszedł na wolność. W więzieniu w Kownie Szendzielarza traktowano dobrze.
Niemcy ponownie zachęcali go do porozumienia o zaprzestaniu ataków na Niemców i wspólnym froncie przeciwko partyzantom sowieckim. Łupaszko znów odmówił. Istnieją dwie wersje tego, jak udało mu się opuścić więzienie. Jedna mówi, że zdołał uciec z transportu z Kowna do Wilna. Druga i bardziej prawdopodobna, że Niemcy go po prostu zwolnili pod koniec kwietnia. Możliwe, że chcieli udowodnić chęć współpracy z wileńską AK. 1 maja 1944 roku Łupaszko wrócił do swojego oddziału i zajął się przygotowaniami do akcji Ostra Brama w ramach operacji Burza. Na przełomie czerwca i lipca Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę operacji Bagration. Polskie oddziały partyzanckie przystąpiły zaś do wykonania zadań operacji Burza. Celem jej było nękanie wycofujących się Niemców i pokazanie światu przynależności Wileńszczyzny i całych Kresów Wschodnich do Polski. 6 lipca sztab Wileńskiego Okręgu AK wydał rozkaz o zdobyciu Wilna. 5. Wileńska Brygada AK, licząca w tym dniu około 600 partyzantów, zaatakowało miasto Suderwa. W tej sytuacji Łupaszko postanowił wycofać się na zachód przed zbliżającym się frontem, nadal atakując Niemców w odwrocie. Pozostanie byłoby zbyt niebezpieczne. Sowieci chętnie zrewanżowaliby się za działalność brygady przeciwko ich partyzantce. 21 lipca brygada dotarła w rejon Lasów Augustowskich. Tam łączniczka powiadomiła Łupaszkę o aresztowaniu Wilka i jego sztabu przez Sowietów. Został również poinformowany, że NKWD intensywnie poszukuje jego brygady. Dla zmylenia Sowietów Łupaszko zmienił więc jej nazwę na Brygada Warszawska i nakazał żołnierzom zmianę pseudonimu. Mimo to 23 sierpnia Sowieci odnaleźli brygadę. Łupaszko, choć zapewniany przez Sowietów, że brygada zostanie wcielona do wojska generała Berlinga, rozwiązał oddział. Łupaszko nie złożył broni. Postanowił walczyć dalej i wraz z niewielką grupą partyzantów po długiej podróży w sierpniu 1944 założył bazę swojego oddziału w okolicach Wołkowyska. Nawiązał kontakt z komendantem okręgu AK Białystok, pułkownikiem Władysławem Liniarskim, który przyjął oddział Łupaszki. Ten zaś w krótkim czasie odbudował strukturę 5. Wileńskiej Brygady AK. 5 kwietnia 1945 roku Łupaszko wyznaczył na dzień koncentracji całej brygady. Głównym zadaniem oddziału było likwidowanie funkcjonariuszy NKWD i UB oraz żołnierzy Armii Czerwonej, Wojska Polskiego i KBW. Unikano walki z większymi siłami przeciwnika. Propaganda komunistyczna przedstawiała oddział Łupaszki jako morderców niewinnej ludności cywilnej, co było nieprawdą. Od kwietnia do sierpnia 1945 roku brygada stoczyła wiele potyczek z żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego. 7 września nastąpiła ostatnia koncentracja brygady. Kilka dni wcześniej Łupaszko otrzymał rozkaz o rozwiązaniu oddziału. Ponowne rozformowanie brygady nie zakończyło działalności konspiracyjnej Szendzielarza. Udał się do Gdańska, gdzie działała komenda Wileńskiego Okręgu AK. Po nawiązaniu kontaktu z komendantem, majorem Antonim Olkonewiczem, pod Koreckiem, rozpoczął pracę propagandową. Pod koniec listopada opuścił Gdańsk i udał się do Sztumu, gdzie dalej prowadził działalność propagandową. W międzyczasie rozwiązano delegaturę sił zbrojnych, a w jej miejsce 9 września powołano Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Działalność propagandowa Łupaszki nie trwała długo. 26 lutego 1946 wydano rozkaz o utworzeniu 6. Brygady Wileńskiej. Oddziałem dowodził podkomendny Łupaszki podporucznik Lucjan Minkiewicz Wiktor. Natomiast 14 kwietnia Łupaszko otworzył 5. Wileńską Brygadę AK, mimo oporów komendanta Wileńskiego Okręgu. Na wiosnę 1946 roku Łupaszko dowodził 2 kadrowymi oddziałami. Jego brygady operowały głównie na terenie Pomorza i walczyły z żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego czy funkcjonariuszami UBP i MO. Rozbrajali i rozbijali struktury terenowe reżimowej władzy. Komuniści podtrzymywali w raportach, że partyzanci Łupaszki byli bezdusznymi mordercami. Przed nadchodzącym referendum przerzucano coraz większe siły. Rozpoczęły się zmasowane aresztowania. Te wydarzenia osłabiły morale partyzantów. Na początku 1946 roku liczebność brygady nie przekraczała 80 partyzantów. W
sierpniu było już, ich już tylko 45. Po represjach na Pomorzu, pod koniec 46 roku, Łupaszko przeszedł na Białostoczyznę i Podlasie. Podczas koncentracji w dniach 19 do 24 marca Kędzielarz rozwiązał 5. Wilejską Brygadę AK już po raz ostatni. W czerwcu 1948 roku zaczęła się akcja UB pod kryptonimem Akcja X. Aresztowano niemal wszystkich członków Wileńskiego Okręgu AK. 30 czerwca 1948 roku UB wytropiło i aresztowało również Szędzielarza, który w tym czasie przebywał w Osielcu. Łupaszko najpierw trafił do Myślenic, a później do Krakowa. Następnego dnia przewieziono go samolotem do Warszawy i umieszczono na ulicy Koszykowej, gdzie mieściło się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Po wstępnych przesłuchaniach został osadzony w więzieniu mokotowskim przy Rakowieckim, gdzie przebywał do 8 lutego 1951 roku. Był przesłuchiwany około 50 razy. Najprawdopodobniej nie torturowano go, ponieważ los Łupaszki był już przesądzony. Resort Bezpieczeństwa postanowił zorganizować członkom Wileńskiego Okręgu AK pokazowy proces, który rozpoczął się 23 października 1950 roku w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie. W ławie oskarżonych oprócz Łupaszki zasiedli podpułkownik Antoni Olechnowicz, kapitan Henryk Borowski, podporucznik Lucjan Minkiewicz, Lidia Lwow i sanitariuszka Wanda Minkiewicz. Szędzielarz zeznawał w drugim i trzecim dniu rozprawy, która zakończyła się 2 listopada. Spośród postawionych mu zarzutów przyznał, że prowadził walki z partyzantami sowieckimi i że uważał Sowietów za stronę atakującą oraz potwierdził, że jego brygady atakowały funkcjonariuszy UB, NKWD, PPR i MO, zaznaczając przy tym, że wykonywał rozkazy przełożonych. Zaprzeczył współpracy z Niemcami. Zeznanie się do tych zarzutów wystarczyło do skazania jego i pozostałych na karę śmierci. Do czasu wykonania wyroku Łupaszko nie skorzystał z prawa łaski i nadal przebywał w karcerze na Rakowieckim. Wyrok na Łupaszko, czyli de facto kilkanaście wyroków po jednym za każdy zarzut, wykonano 8 lutego 1951 roku o 20:15 strzałem w tył głowy.